rozmawiamy sobie na temat zerwania i uszkodzenia pasa. Często mamy pytania, jak również przychodzą klienci, którzy chcą zareklamować pasy, mówią, że są za słabe, że się rwą przy napinaniu. Nie przeczę. Oczywiście są takie pasy. Oczywiście nie są to pasy, które można kupić u nas. Chciałem pokazać Państwu, jak wygląda zerwany, uszkodzony, mechaniczny pas, a jak wygląda pas przeciążony. Uszkodzenie mechaniczne, czyli przerwanie, wygląda mniej więcej w ten sposób. To może na zbliżeniu. Pas jest równo nacięty z jednej czy z drugiej strony i on za parę razy, jeszcze za parę dni, pęknie. On się po prostu rozerwie. On już jest w 60% nadcięty, także on dużo nie wytrzyma. Dzieje się to, może tu położymy na tej półce, w sposób następujący. Kiedy pas jest napięty na ostrej krawędzi, no tu mamy oczywiście zwykłą półkę, która też jest tutaj ostra, porowata. Pas nigdy nie jest w miejscu. On jest naprężony, ale on ma zawsze mikro ruchy. On zawsze będzie delikatnie pracował w tą czy w tą stronę, no bo wiadomo, cały samochód jeździ po różnych drogach, to się wszystko trzęsie, pracuje. I na skutek takiego małego ruchu, nawet dużo mniejszego, następuje przecięcie. No, nie jest to przecięcie, które można reklamować. Jak wygląda pas przeciążony? Pas, który nie wytrzymał deklarowanej siły zrywania. Proszę zobaczyć. Przeciążony pas nie pęka prosto, tak jak pokazałem na tamtym. On się, na poprzednim pasie, on się odkształca na mniej więcej 3 metrach, 2 metrach długości. Tu można pokazywać jego struktura, już jest naruszona, nitki są przeciągnięte, już stracił swój pierwotny wygląd. Jak widać, zaś, o, tu był zresztą troszeczkę uszkodzony, nadcięty. Jak widać, proszę, to była jedna całość. Tak wygląda przeciążony pas. On się tak rwie, taki pióropuś się z niego robi. Pokażę również, jak wygląda zawiesie dźwigowe poddane siłą większym niż do których jest przystosowane. Proszę, to jest zerwane zawiesie na zrywarce. Zerwania, pęknięcia wyglądają w ten sposób. Nigdy pas nie ucina się w linii prostej, nigdy nie jest to prosta kreska. Wygląda to w ten sposób. Wyobraźmy sobie, że ten pas gdzieś był w błocie. Obojętnie gdzie, no brud niekoniecznie pochodzenia olejowego, tylko powiedzmy, niech to będzie piasek, niech to będzie kurz, niech to będzie krzem, potocznie mówiąc, tak? Pas, może poproszę tutaj, żebyś pokazała konstrukcję pasa. Pas jest tkany z nitek wzdłużnych, prawda, i z nitek poprzecznych. Jeśli ten pas będzie brudny, będziemy go naciągać. Nitki wzdłużne będą się maksymalnie wyciągając, będą reagowały na nitki poprzeczne. I jeśli na miejscu zetknięć się tych nitek znajdzie się odrobinę krzemu, ten krzem się nagrzeje do czerwoności, spowoduje przegrzanie, stopienie, przecięcie mikrowłókien poliuretrowych. Oczywiście nikt tego nie jest w stanie obliczyć, ile tych mikroprzecięć tam jest, ale można to łatwo, w łatwy sposób sprawdzić, bo pas się robi coraz grubszy. Okazuje się, można porównać pas używany z pasem nowym.
Pasnowy, elegancko jest zwinięty w kłębuszek, zajmuje nam jakąś tam zwartą, małą bryłę. Pas używany jest dużo większy. Dlatego jest większy, bo w środku miał brud i ma bardzo dużo tych mikropęknięć. Poliester przy pęknięciu ma tendencję do puszenia się. Zobaczcie, widać, jak taki pędzel się robi. Tam w środku również wszystko, te przerwane włókna chcą się wyprostować. Stąd pas się robi coraz grubszy. Także uważajmy na to. Nie zawsze pas nieprzecięty jest nieuszkodzony mechanicznie, jest pełnowartościowy. Pas stale brudny jest narażony na wewnętrzne mikro zniszczenia. To wszystko.